Onego czasu, wieczorem dnia owego pierwszego po szabacie, gdy drzwi były zamknięte, tam, gdzie z bojaźni przed Żydami zgromadzili się uczniowie, przyszedł Jezus, stanął między nimi i rzekł: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Rzekł im przeto znowu: pokój wam. Jako mnie posłał Ojciec i ja was posyłam. To powiedziawszy, tchnął na nich i rzekł im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany Didymus, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. A on im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego przebicia gwoźdźmi, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach byli znowu uczniowie Jego w domu i Tomasz z nimi. Wszedł Jezus, a drzwi były zamknięte, stanął między nimi i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: włóż tu palec twój i oglądaj ręce moje, i wyciągnij rękę twoją i włóż w bok mój, a nie bądź niewiernym, lecz wierzącym. A odpowiadając, Tomasz rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzecze mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego żeś mnie ujrzał. Tomaszu, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiele też innych jeszcze cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie są w tej księdze spisane. Te zaś spisane są, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i żebyście przez wiarę żywot mieli w imię Jego. Tyle słów Ewangelii Świętej przeznaczonych na dzień dzisiejszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dziwny był to czas po zmartwychwstaniu pańskim, w te 40 dni między zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa a Jego chwalebnym wniebowstąpieniem. Dziwny i niezwykły był to czas. Czas, w którym apostołowie nie za bardzo wiedzieli, co ze sobą zrobić. Czas, w którym apostołowie spotykali Jezusa Chrystusa tu i ówdzie. Szedł tędy i owędy, szedł z Kleofasem, szedł pokazać się Piotrowi, objawił się Marii Magdalenie, ale po co? Prawda i misja, do której zostali stworzeni i powołani, objawiona im była stopniowo. Chrystus oświecał ich serca, oświecał ich umysł, tłumaczył Pisma, pokazał, że Stary Testament jest cieniem i zapowiedzią Nowego Testamentu, ale jeszcze nie mówił po co, dlaczego. Oto dzisiaj jesteśmy świadkami ustanowienia sakramentu pojednania, pokuty świętej spowiedzi. Którym zatrzymacie grzechy, będą im zatrzymane. Którym odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone. Wielką władzę zostawiam wam na ziemi. Ale po co? Oto dopiero w samym momencie z wniebowstąpienia, tuż przed uniesieniem się w obłoki, Chrystus mówi: idźcie i nauczajcie cały świat. Idźcie i chrzcijcie cały świat w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ci, którzy uwierzą, będą zbawieni. Ci, którzy nie uwierzą, będą zgubieni, potępieni. Ta misja objawiona była im stopniowo. I oto, jak pisze święty Paweł i wspomina święty Mateusz, ewangelista, 500 uczniów było świadkiem tego cudu w niebowstąpienia. 500 uczniów, 500 par oczu. Dodaje święty Mateusz: niektórzy jednak wątpili. Po 40 dniach spotykania się z Chrystusem, po 40 dniach właśnie oświeconych serc, rozjaśnionych umysłów, nadal niektórzy wątpili. Wątpili w rzeczywistość zmartwychwstania, wątpili w Chrystusa. Tomasz, Didymus, zwany bliźniakiem, nie uwierzył w słowo dobrej nowiny. Kiedy Chrystus zmartwychwstał w tą niezwykłą niedzielę wielkanocną, przed grobem, przed pustym grobem stała Maria Magdalena, płacząc. Płakała, a łzy padały na ziemię gęsto. Cieszyli się z tych łez aniołowie, bo to były łzy oczyszczenia i świętości. Ten smutek miał być smutkiem ku zbawieniu, nie ku zgubie. Ale sama święta Magdalena płakała w smutku, wielkim smutku. I oto spotkała Jezusa. Chrystus stanął za nią, rozpoznała go, nie bez problemów. Chciała paść mu do kolan, do stóp, jak kiedyś w nauczcie u Szymona Trędowatego. Chciała go dotknąć. Chrystus mówi: nie dotykaj mnie. Święty
Jan apostoł napisał swoją Ewangelię jako komentarz do wcześniejszych synoptycznych Ewangelii. Napisał swoją Ewangelię jako swego rodzaju pogłębienie. I tutaj mamy dotkniętą bardzo ważną tajemnicę. Tajemnicę kapłaństwa. Oto ten sam Chrystus w tą niedzielę albo tuż potem ukazuje się uczniom i pozwala się dotknąć. 8 dni po tym spotkaniu ukazuje się Tomaszowi i mówi: dotknij mnie, włóż palec w moje rany, włóż rękę w mój bok, dotknij mnie. Oto kapłani, którzy wezwani są, by swoimi konsekrowanymi, świętymi rękoma dotykali Chrystusa. Maria Magdalena, mimo całej swojej świętości, całego swego piękna, przynależała jeszcze do tego świata. Kapłan, jako kapłan już nie należy do tego świata. Oto Chrystus uczy i rozjaśnia umysły swoich uczniów, pokazuje im, co będą musieli zrobić. I bardzo ważna wskazówka tkwi w tym momencie spotkania ze świętym Tomaszem. Oto apostołowie są wezwani, by dotknąć, by dotykać tego Chrystusa i by go zanieść na 4 krańce świata. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, głoście im słowo życia. Ja jestem słowem życia. Chrzcijcie ich. Oto święty Tomasz dotyka ran Chrystusa. Kolejna tajemnica. Rany Chrystusa niezagojone, rany Chrystusa, bo Chrystusa niezagojone, to nie są blizny. Chrystus płaci drogo za bycie królem wszechświata, panem panów i królem królów. Płaci aż do końca świata, płaci ukrzyżowaniem. Każdego razu, ile razy jesteśmy na mszy świętej, widzimy Chrystusa cierpiącego. Widzimy kapłana, który dotyka ciało Chrystusa, Chrystusa, który na krzyżu płaci swoją własną krwią, swoim własnym cierpieniem za grzechy całego świata. I oto Tomasz wezwany jest, by go dotknąć. Apostołowie wezwani są, by tego ukrzyżowanego Chrystusa, Chrystusa pozornie bezsilnego, Chrystusa, z którym można zrobić wszystko, chociażby opluć, Chrystusa zanieść na 4 krańce świata. I tak zanieść na 4 krańce tegoż samego świata zbawienie. Maria Magdalena nie mogła dotknąć Chrystusa. Święty Tomasz i apostołowie zostali do tego wezwani. Oto kolejny element tej tajemnicy, do której Chrystus przygotowywał apostołów. Nieście mnie na wszystkie krańce świata. Nieście krzyż na wszystkie krańce świata. Otwierajcie drogę do wieczności, otwierajcie okno na wieczność we wszystkich kontynentach, w całym świecie, być może w całym wszechświecie. I nadal niektórzy jednak nie wierzyli. Niektórzy jednak, będąc świadkiem tego wszystkiego, zrozumiawszy to wszystko dzięki łasce Bożej i oświeconemu sercu, nie wierzyli. Tajemnica zatwardziałości ludzkiego serca. Choćby zmarły przyszedł zza światów, by przestrzec was o piekle, jeśli nie uwierzyliście w Słowo Boże i nie uwierzycie i zmarłym, mówi Chrystus w przypowieści o Łazarzu i o bogaczu. Choćby Chrystus zszedł z krzyża, klasnął w ręce i naprawił wszystko i wszystkie moje ukochane wielbłądy z Madianu i Zefy przybyły jednego dnia do Jerozolimy z całym bogactwem tamtych krajów, i tak nie uwierzycie. Jeśli wasze serce pozostanie zatwardziałe. Jedynym sposobem, by skruszyć nasze zatwardziałe serce, jedynym sposobem, by je złamać, a tym samym poszerzyć, uczynić zdolne do przyjęcia prawdy Bożej, jest cierpienie. I to jest nauka, którą dał nam i zostawił Chrystus i Matka Boża i inni. A zatem wszyscy apostołowie, by zrozumieć Chrystusa, wszyscy apostołowie, by go przyjąć całym swoim sercem, całym swoim umysłem, wszyscy cierpieli. A 11 z nich skończyło jako męczennicy. Zachowano tylko świętego Jana, by dał świadectwo. By dał świadectwo i zapisał słowo, i by to słowo było świadectwem życia dla nas, dla następnych pokoleń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.